Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 4 grudnia, więc zaczynamy 4 vlogmas. Ja tak jak codziennie jestem jeszcze przed szkołą, dlatego pokażę wam, w co jestem ubrana, otworzę kalendarze i wychodzę. Dzisiaj mam na sobie taki szary sweterek w białe paski z H&M-u, do tego czarne spodnie z Teli Welly. Dobrze wam już znany pasek ze Stradivariusa, taki a la Gucci. Noszę go codziennie z racji, że 3/4 spodni mi spadają. Także no niestety albo mi spadają, albo są za krótkie. Także muszę nosić paski. No i do tego mam kolczyki też ze Stradivariusa. A teraz idziemy otworzyć 3 kalendarze, które otwieram właśnie przed szkołą. Mam tu sobie kalendarze, zaczniemy od nim 2, bo wypatrzyłam już 4. Są na tu. Dzisiaj mamy coś mniejszego. O, i są krzyżelki. Super, czekałam na nie. Gites. Lecimy z następnym. Teraz herbaty. 4 mamy tu. Otwieramy. I dzisiejszą herbatą jest herbata. Jest to taka herbata, tak jak wiecie. Nie umiem dobrze niemieckiego, więc ja tego nie przetłumaczę. Ale co to jest, może jakiś rumianek? Nie, naprawdę nie wiem. Także tak się prezentują herbaty. I czas na ostatni kalendarz, czyli kalendarz z musami i z kredkami. Jak dzisiaj będzie kredka, to się naprawdę bardzo wkurzę, bo mam ochotę coś zjeść w tym kalendarzu, a nie kredki postawić. Jest, duża. To może być musik. Mam nadzieję, że to jest musik. Okej, chyba to jest mus. Słuchajcie, uwaga, tak, to jest musik. Mam nadzieję, że jeszcze dobry będzie. Uwaga, dzisiaj mamy musik. O, tak. Pyszne jabłko, mango i brzoskwinka. Pycha. Okej, moi drodzy, dzisiaj z tych rzeczy jestem zdecydowanie bardziej zadowolona niż jak byłam wczoraj, także super. Teraz lecę robić herbatę i zbieram się do szkoły. Hejka, moi drodzy. Jestem już po lekcjach i przyjechałam sobie teraz z Wrocławia do Trzebnicy po to, żeby sobie kupić bilet na autobus, bo już nie miałam, skończył mi się, tak jak wiecie, resetuje się co miesiąc. I chciałam sobie dokupić. I co się stało? Do 15. A byłam 15:08. Tragedia jakaś, serio, jestem załamana. Hejka, hejka, moi drodzy, mamy godzinę 15:43. Ja już jestem w domu po tym nieszczęsnym kupnie biletu. No ale cóż, w sumie to też moja wina, że nie przeczytałam, że jest do 15. Ale trudno, nieważne, ale teraz uwaga, moi drodzy. Zobaczcie, co mojej mamie udało się dzisiaj wypolować. Patrzcie na to, jejku. I love revolution x verso. Coś cudownego, słówka, werka. Osoby, które mnie obserwują jakiś czas, wiedzą, że jestem fanką całej ekipy i w ogóle, że naprawdę, naprawdę wspieram w sumie to, co oni robią i bardzo ich lubię i oglądam ich, także bardzo, bardzo fajnie. I właśnie chciałam te kosmetyki przetestować, bo ja w sumie firmę Revolution znam tak średnio, raczej zawsze kupowałam z jakiejś innej firmy, więc w sumie chciałam przetestować właśnie kosmetyki, które Werka sobie tutaj wybrała do tego boksa. Zobaczymy, co tu jest, więc w sumie przydałoby się to otworzyć. Muszę wziąć nożyczki. Wydaje mi się, że jak tak sobie usiądziemy, będzie nam łatwiej, więc uwaga, moi drodzy, otwieram. A pachnie stąd taką nową książką. Ten papier tak pachnie. Dobra, uwaga, rozsuwamy. Mam nadzieję, że jak rozsunę, to wszystko się będzie trzymać. Wow, mamy to. Słuchajcie, tak to wygląda. Tutaj coś jest napisane. Cześć, razem z Revolution Makeup wybrałam moje ulubione kosmetyki z myślą o was. Mam nadzieję, że pokochasz je tak samo jak ja. Całuję, Verso. Ale słodziutko. No i cóż, chyba czas otworzyć. Pierwszą rzeczą, którą mamy, to jest taka paletka, czekoladka. W sumie bardzo popularna jest akurat z Revolution. Tak wygląda. I uwaga, czas na kolory. Nie mam pojęcia, jakie są paletki z Revolution. Wypadło nam papierek. Ale ładnie pachnie. Truskawkami.
ale wyglądają naprawdę ładnie. No widać, że to jest, że to wybierała Werka, bo Werka uwielbia jakieś takie róże. Teraz nakładam cień Petal. Jest taki błyszczący, jasny. Okej, ten jest już ciemniejszy. Także naprawdę, naprawdę spoko. Zobaczymy tylko, jak się będzie sprawdzać, no bo to, że kolory są fajne, to jeszcze o nich wszystkim nie świadczy. Ale no, efekt wizualny paletki jest po prostu przecudowny. Lecimy dalej. Kolejną rzeczą, też bardzo kultową, jest to takie serduszko. Serduszko z Revolution. Serduszka z Revolution są bardzo popularne, zarówno jako rozświetlacze, i ten chyba to jest akurat róż, ale zaraz zobaczymy. Tak wygląda to serduszko. Mamy takie piękne, połyskujące róże. Wygląda to bardzo ładnie. Wow, razem daje super efekt. Są takie bardzo delikatne. Mają taki bardzo naturalny kolor. Nawet nie wiem, czy wy to zobaczycie. Tutaj mamy ten róż. Ale wygląda ładnie. Także serduszko też fajnie wygląda. W ogóle te kosmetyki mają taki super wygląd. To wygląda naprawdę dobrze. Lecimy z kolejnym. Teraz może rozświetlacze. Bo tutaj mi się rzuciły jako kolejne w oczy. Tak to wygląda. Rose Gold Glow. Też czekoladka. Wow, ale czad. I to taka błyszcząca. Rozświetlacze, no to musi się błyszczeć. Uwaga, otwieram. Czy wy też to zawsze wywalacie? Wiem, że są osoby, które to zawsze trzymają, ale ja to na przykład wywalam. I tutaj też te rozświetlacze wyglądają, jakby po prostu się tak rozlewały. I tak, tutaj mamy taki złoty. Wow, ale pigment. Spójrzcie. Nie wiem, co się ostatnio w ogóle dzieje z moją kamerą, ale strasznie ciężko jest jej złapać ostrość. I mamy też taki rose gold. Zobaczmy. Ten rose gold to jest jakiś hit. Ja jeszcze nie miałam nigdy takiego rozświetlacza różowego. O, tutaj go macie. Błyszczy się po prostu przecudownie. Wow. Ten to jak taki zwykły rozświetlacz, ale ten wygląda super. Lecimy dalej. Nie mam pojęcia, co to jest. A mamy tutaj primer. No, czyli niestety rzeczy, z których ja nie korzystam za często. Ale może się nauczę i będę go używać. Zobaczymy. Już jeden dostałam w kalendarzu adwentowym. Ale tak on wygląda. Banana split. Ciekawe, czy pachnie bananami. Tak! O Jezu, jak on bosko pachnie. Nałożymy go sobie tutaj. Wow, jak to się błyszczy. To jest jakieś takie rozświetlające. Nałożyłam to na całą rękę, nawet na cienie. Ale błyszczy się przepięknie. Wy tego nawet nie zauważycie, więc nie ma co pokazywać. Ale wygląda, pachnie i co najlepsze, pachnie bosko. I został nam ostatni produkt, czyli pomadeczka. To jest z tej samej serii czekoladkowej. Zobaczmy. Taki wygaszony róż. Też bardzo ładnie wygląda. To jest ogólnie błyszczyk, nie pomadka. Chyba się pomyliłam, nie wiem, jak wam wcześniej powiedziałam. Okej, powiem wam, że ja uwielbiam takie kolory na ustach. A właśnie mam pomadkę w takim kolorze i bardzo denerwuje mnie to, że właśnie pomadka jest matowa. I błyszczyk to jest coś, co mi pasuje. To jest zdecydowanie najlepszy produkt, jaki jest w tym boksie. Okej, ogólnie tak jak mówię, pierwszy raz spotkałam się z firmą Revolution. I jak za cenę, za którą ją kupiłam, czyli 120 zł, mamy tutaj 5 kosmetyków. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce przetestować tą firmę i chce sprawdzić takie kultowe produkty, a jeszcze w dodatku lubi Werkę i śledzi ją na jakichś portalach, to naprawdę, o Jezu, dotknęłam tej pomadki. I jeszcze w dodatku lubi Werkę i chce zobaczyć, jakie ona sobie produkty do tego boksa wybrała, to wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko opcja w dość niewielkiej cenie. Idą też Mikołajki, także wydaje mi się, że jeżeli na przykład chcecie zrobić prezent przyjaciółce, może, nie wiem, mamie, albo nawet sobie samej, to zdecydowanie warto kupić coś takiego, bo jest to naprawdę spoko, spoko rzecz. A ja teraz, słuchajcie, przechodzę do kalendarzy adwentowych, bo jeszcze ich dzisiaj nie otworzyłam, tylko te trzy, co otwieramy rano. Szukam czwartego okienka, mamy je tu. Otwieramy.
I mamy dzisiaj jakąś taką czekoladkę. I zapewne to jest znowu ta sama czekoladka, tylko że z Skittlesami w środku. Tylko że tym razem w kształcie pingwinka, tak mi się wydaje. Następny to After Eight. Praktycznie codziennie lecimy z tą samą kolejnością. One po prostu są na górze, dlatego biorę te z góry. Dzisiaj mamy taką czekoladkę, ponownie wszystko to samo. Ale szczerze mówiąc, otworzę ją, żeby zobaczyć, jak wygląda w środku. Wow, i dzisiaj mamy zegar. Super, ugryzę. Mięta w środku, tak jak w tych czekoladkach. Połowę zostawię mamie. Lecimy dalej. Teraz czas na Milkę. O, jest. Tutaj i dzisiaj mamy prawdopodobnie jakąś, nie wiem, gitarę, wiolonczelę. Osoby, które się znają, mogą powiedzieć, co to jest. Teraz czas na orzeszki i to jest kalendarz, z którego aktualnie jestem najmniej zadowolona. Serio. Nie podobają mi się rzeczy, które są w środku. Ale zobaczymy. Może jeszcze nam się odkuje. Jeżeli dzisiaj znowu będą fasolki, to ja oszaleję. Oszaleję. Dzisiaj, słuchajcie, mamy orzeszki. Chili Coated Peanuts One. Czyli pewnie jeszcze będzie Chili Coated Peanuts 2 albo nawet 3. O ja, no to są w końcu orzeszki, które ja lubię, czyli takie po prostu w panierce, takie a la niknaki. Zobaczymy, czy smakują tak samo. Smakują tak samo. Bardzo dobre. Maybelline, jak zwał. Kurka jest na górze. Co dzisiaj mamy? Lakier! I to jaki ładny. Bardzo ładny lakier do paznokci. Taki sylwestrowo-świąteczny. Kalendarz od mojej mamy. Dzisiaj coś ciężkiego. Zobaczymy, co to. Nie mam, po prostu nic nie podejrzewam. Może spróbuję jakoś wyczuć. Jest jakaś butelka z jakimś korkiem. Może jakieś perfumy. Wydaje mi się, że to jest coś w płynie. A może nie? Nie wiem. Wow, jak się wstrząśnie, to wygląda ślicznie. Wygląda przepięknie. Pink Unicorn Shimmer Body Oil. Czyli jest to oliwka do ciała, błyszcząca. Ej, to kompletnie nie ma zapachu. Ale się błyszczy. Wygląda to naprawdę fajnie. Zaskoczyło mnie to, że to nie ma kompletnie żadnego zapachu. Już mam ogólnie całe ręce błyszczące. Tak wyglądają rzeczy z dzisiejszych kalendarzy adwentowych. Moje ulubieńce to zdecydowanie orzeszki i ta oliwka do ciała. Wow, ale zachód. Piękna kolor. Dobra, więc jak już wszystko zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, otworzyliśmy kalendarz, pokazałam wam paczkę, to teraz myślę, że czas opowiedzieć, jak było w szkole. No więc dzisiaj miałam oczywiście na później do szkoły i totalnie się dzisiaj nie wyspałam, bo wczoraj poszłam spać o 1:30, żeby zmontować dla was vlogmasa. Robiłam też wczoraj to portfolio na VOG do późna i dzisiaj muszę to dokończyć. Także będę to robiła najprawdopodobniej albo jak wrócę z pole dance'u, albo jak już zjem, bo zaraz będę jadła jeszcze obiad. I ogólnie wiecie, co się dzisiaj dowiedziałam na polskim? Że słuchajcie, Daniel Majewski, czyli po prostu Majewski, chodził, słuchajcie, do LO10 we Wrocławiu. I mało tego, jego wychowawczynią była moja pani od polskiego. I siedział w jednej z ławek w moim rzędzie. Powiedziała, że nie do końca wie, czy ta z Danią, czy ta, w której my siedzimy, ale gdzieś w tym rejonie. Także nie, no śmiesznie, powiem wam, że zszokowało mnie to. Ja tak się zastanawiałam, powiedziałam, że Daniel jest z Wrocławia, ale kompletnie nie wiedziałam, gdzie chodzi. No jeszcze okazało się, że chodzi z tej samej szkoły, co ja, miał tą samą nauczycielkę. Co prawda ja go tak jakoś super nie obserwuję, jest to dla mnie taki bardziej celebryta, ale no, sam fakt. To co jeszcze dzisiaj robię, to jadę na pole dance na 19 do 20. Także tyle, co na razie mam wam do powiedzenia o dzisiejszym dniu. Aro, co o tym sądzisz? Ja myślę, że Aro się zgadza, Aro się zdecydowanie zgadza. Jezu, jak ty pięknie wyglądasz. No ślicznie. Słuchajcie, to jest taka wsówka z właśnie czapeczką. Podoba ci się? O, spadło. Mój misiu. W ogóle spójrzcie na to, co się teraz dzieje, Aro. Uwaga.
po prostu to, jak on teraz, o, patrzcie, to, jak on się teraz leni, to jest jakiś hit. Naprawdę. Można go uskubać jak kurczaka. Czemu ty mi to robisz? To jest tylko twoje futro, no chłopaku, no. I uciek. Cześć, cześć moi drodzy. Wróciłam ogólnie już z Wrocławia, z Magnolii. Byłam na pole dance'ie. Nie nagrałam wam nic, bo w sumie nic ciekawego się nie działo tam. Może następnym razem wam nagram, w następną środę. A aktualnie robię portfolio na Vogue, o którym wam już tak cały czas gadam, cały czas wam gadam o tym portfolio. A wy w sumie pewnie w szkole czegoś takiego nie macie, że musicie robić portfolio na Vogue, a ja wam gadam o takich bzdurach. No, ale cóż, ale robię. Zaraz wam sobie pokażę, co kupiłam dzisiaj w tym, w Magnolii, bo tego jest kilka rzeczy. Pierwsza są między innymi koszulki, z racji, że u nas w domu jest ubytych tych koszulek. Kiedyś ich było pełno, teraz nie było żadnej. A jeśli chodzi o rzeczy, które kupiłam oprócz tych koszulek, to jeszcze kupiłam patyczki, to takie, wiecie, jakby wkłady do szczoteczki, bo moja szczoteczka już nie wygląda za dobrze. Oprócz tego mam mój puder. O Boże, świeży zapach. Oprócz tego kupiłam sobie w końcu przezroczystą maskarę z Miss Sporty. No i w sumie to tyle. Także puszczę wam jakieś przyspieszonko, jak to robię. I widzimy się, jak skończę portfolio, przepiszę polski i zabieram się za montowanie vlogmasów. No. Tak, moi drodzy, słuchajcie, skończyłam to portfolio, więc myślę, że to jest wystarczająco dużo. Ja nie opisałam ich jakoś mega, dużo, aczkolwiek myślę, że to jest wystarczająco dużo, także ja się nad tym postarałam, ja włożyłam w tą pracę całe moje serducho, siedziałam razem, łącznie nad tym wszystkim, z wczoraj, dzisiaj, razem z 4 godziny, bo wczoraj siedziałam z 2, dzisiaj siedziałam też z 2, także jestem z siebie dumna z tego, co wyszło. Także git. Sprzątam tutaj, idę się kąpać i będę montować vlogmas. Moi drodzy, ja właśnie zmontowałam vlogmas, została mi tylko dograć końcówkę. No i co, ja już wszystkim dziękuję za tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie kanał. A my się widzimy już w jutrzejszym vlogmasie. Do zobaczenia i cześć!